Witamy na pierwszej pomeczowej konferencji trenera gości pana Bogdana Blawackiego oraz trenera Rysa i pana Mirosława Copiaka. Bardzo proszę o krótkie oceny meczu, może najpierw trener gości, bardzo proszę. Mecz to szczęśliwy, Rysowie wygrała zasłużono i myślę, że wygrała na boisku za nasz zespół. Proszę sobie gratulacje trenerzu i zespołu Rysowie. Але на першій полові, коли ми грали організовано і коли ми старалися Макіївку, бленд зробили наші оборонці, два центральні, які дали щільну пункту з головою в рамку. Ну, ми слушали зараз з тренером Шоу, паном Мирославом, і мовив, що пан асистент зламав меч, тому що зробив бленд, коли була пришвидшена попадання нашого карни, наче було спалене від правого помісника, і коли ми ще в кінці рамку, не було спалене. В даний момент наш зал підготований на одну половину, 65 минут, маємо проблеми зараз. Центральними оборонцями і маємо проблеми з нападниками. Зараз є ще трансферний період, будемо шукати нападників. І мислю, що ваші заводники є ще учебно дозволяють до нашого заходу. Дякую сердечно. Дуже прошу крутку мислення тренера Рисові, пана Мирослава Цепіяка. Ja bym na początku chciał powiedzieć tylko to, że to był dla nas trudny mecz, dlatego że zespół, który przyjechał, my nie wiedzieli w ogóle, co to jest za zespół, kto prowadzi ten zespół, czy po prostu jaką mają filozofię, jakie mają ustawienie. Po prostu powiem szczerze, ja jestem bardzo zadowolony z wyniku, a ja nie będę mówił szczegóły, co się mi podobało, czy co się mi nie podobało, po prostu jest zwycięstwo. 2-0 są 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jakieś pytania do trenerów? Bardzo proszę. Я ще хотів повідомити, я не вірю, а хто ще не може бути, що меч в 11 годині вийшов. Там я вам повім, як тобі. До чого 11 годині? Я вам відтумачу, можу? Так, повідомити. Була така ситуація, що просто повідомили, що в першому моменті меч став Прусков. A żeby po prostu się zgodzili my na mecz tutaj, w ten termin, albo w ten dzień, tak musiała być różnica od tego meczu drugiego. A nam było zaproponowane 11-12 godzina. A w takim powietrzu, jaka jest takie opali, tak po prostu czym wcześniej, tym lepiej. Rozumiem. Teraz drugie pytanie, przepraszam. No my, kiedy podpisywali ugody, kontrakty, tam jest taka stronka Fair Play. Зараз у нас є проблеми в Любліні, ремонт стадіону, ремонт боїздки. Просилися у вас, щоб перший зараз зіграти тут, а в другій рунді у нас. Або в Ленчні зіграти. Ви вже два матчі, перший раз в історії своєї тренерської праці, два матчі будемо грати тут. Про який фарплей можу мовити? Коли ви хочете авансувати, у вас сильна дружина, мозка, то хоча б чи мать фасом, скажем так. А зна пан тренер таке слово польське бізнес і бізнес? Ну, по асистенту сенжування з правої сторони, мисто, що те послове підходить. Там не там залічив, а там не залічив. Є ще на чим працювати, так що бензема працювала, то я мисто, що далі зеспову наше буде міцніше. Że pańskie zespołu dzisiaj, to proszę powiedzieć, co to najbardziej musiało podobało. A jaki mam dziennikarz? Nie, podobało się mi to, że po prostu na początku, oczywiście, na początku po prostu ten przeciwnik pokazał, że umie grać. On grał ustawnie 4-3-3 bez asekuracji, po prostu oni umieli bronić w danych przestrzeniach. Byli bardzo nieprzyjemni, a są bardzo dobrze, także oni grali takiego dużego dziadka z nami. Jo? Po prostu po całym boisku, oni utrzymywali piłkę, a my nie byli agresywni, także po prostu, jakby to powiedział, no, ja się cieszę, że chłopaki z tego, że po prostu my byli pod taką presją, także my zdobyli te dwie bramki, no bo tu bramku jedną, która nas usunęła w kierunku do przodu, a w drugiej połowie my już grali to, na co nas stać. To znaczy już po prostu te chłopaki złapali, że po prostu to, co owocowało w przygotowawczym okresie, w meczach przygotowawczych, że jest zrealizowano i w meczach o punkty. Także ja myślę, że to jest to pozytywne.
To powinno być troszeczkę łatwiej, jeśli chodzi o presję, tak? Bo pierwsze zwycięstwo to jednak no, zawsze... Ja wam powiem tak, my gramy 4 mecze rządu za sobą w domu, a ono se mówi, że 2 mecze nie wygracie w rządu za sobą, a my mamy 4 mecze. Także kibice nam musi przepraszać, my będziemy grali tak po prostu, że będziemy wygrywali, a to nie będę zawsze łagodna piła. Ja wiem, że kibice chcą być łagodna piła, ale po prostu my musimy